Co pomogło nowej prawicy w osiągnięciu takiego wyniku? Jeżeli chodzi o Kongres Nowej Prawicy, na pewno zaangażowanie w kampanię członków, sympatyków i przede wszystkim wiara ludzi w to, że można coś w tej Polsce zmienić, w Polsce i w Europie przede wszystkim. No i nawiązał się duży ruch wolnościowy, tak? Na tą chwilę ludzie widzą, że to, co partie polityczne obiecują, no niestety się nie sprawdza, nie ma nic z tych rzeczy, więc jesteśmy jedyną alternatywą, która może cokolwiek tutaj zaproponować takiego z marszu. Czy przygotowują się Państwo do wyborów samorządowych? Jeden z kandydatów już określił swój start na urząd prezydenta Grudziądza. Oczywiście, przygotowania trwają. Na tą chwilę nie potrafię nic konkretnego powiedzieć, ale zapewniam, że to jest kwestia dni najbliższych i podamy więcej szczegółów. Dopinamy temat kandydata na prezydenta miasta. No i w tej chwili jesteśmy na etapie rozważań, czy kandydujemy samodzielnie, czy w koalicji do Urzędu Miejskiego. Wybory do Parlamentu Europejskiego już za nami. Co teraz? Zajmiecie się kampanią samorządową? Oczywiście zajmiemy się z jednej strony kampanią samorządową, czeka oczywiście nas dużo pracy. Wynik, który osiągnęliśmy, jest dobrym wynikiem, ale oczywiście trzeba walczyć o to, żeby pokazać społeczeństwu coś więcej i pociągnąć to społeczeństwo do tego, żeby odżyło i poczuło ten efekt wolnościowy.